Motodziennik wspiera portal ogłoszeniowy samochody.pl, na którym znajdziesz oferty sprzedaży aut z całej Polski. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. Zapraszam na test, recenzję samochodu, który udało mi się zasłonić, chociaż jest ogromny. To jest, proszę Państwa, kolejny chiński elektryk. Z segmentu premium, tym razem, i tym razem jest to pełną gębą SUV. Auto przeogromne, 5 metrów i 20 centymetrów długości. Waży ponad 2700 kg i to beze mnie Natomiast zanim opowiem Państwu trochę o tym samochodzie, przede wszystkim o tym, jak on jest zrobiony i o tym, jak się nim jeździ, również w taką pogodę, jaką mamy teraz, a jest na minusie, to chciałbym jeszcze odnieść się trochę. Trochę do Państwa komentarzy, bo to jest czwarty samochód chiński, coś bez precedensu. Przez ostatnie lata nie mieliśmy dostępu do tej chińskiej motoryzacji. Ona powolutku zaczynała się pojawiać w Europie Zachodniej. Natomiast no teraz mamy do czynienia z zalewem. Nie wiem, czy to jest zalew, natomiast na pewno tych chińskich marek pojawia się coraz więcej i będzie ich coraz więcej. Część jest niezła, część jest kiepska. Jakie jest chodzi, zaraz Państwu opowiem. Ale najpierw dwie rzeczy. Jeżeli interesuje Państwa to, w jaki sposób chińskie firmy, chiński rząd zdobywa przyczółki w Europie, a nie robi tego tylko i wyłącznie w sposób uczciwy, konkurując, ale też wręczając łapówki, i lobbując w sposób do którego nie jesteśmy do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni o którym do tej pory nie słyszeliśmy w Europie polecam państwu tę książkę ja już z roku temu ją kupiłem książka Sylwii Czubkowskiej Chińczycy trzymają nas mocno jest tutaj opisana bardzo dokładnie między innymi akcja z Huawei'em i też wiele różnych wątków jest poruszonych dotyczących chińskiej ekspansji w Europie i tego jak chińskie firmy starają się podbić Europę nie zawsze grając fair to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście czytam państwa komentarze, z przyjemnością się do nich odnoszę. Natomiast zauważyłem też, że spolaryzowali się państwo trochę. To znaczy część z państwa ma satysfakcję z tego, że chińskie firmy robią coraz lepsze samochody i tyle. Część z państwa Cieszy się, że te samochody są coraz lepsze, dlatego że te, do których jesteśmy przyzwyczajeni i które najchętniej w tym momencie byśmy kupowali, czyli te europejskie konstrukcje, dzięki temu, że pojawił się taki naprawdę mocny, poważny gracz, poważny konkurent z Chin w postaci zaraz będziemy mieli kilkanaście marek chińskich w Polsce, podejrzewam, że już mamy mamy na testy zapisane NIO w lutym z tego się naprawdę pojawia teraz dużo i po prostu będzie się o tym mówiło no, jakby nie jesteśmy jedną redakcją, która te samochody dostaje na testy, chociaż chyba jedną z tych, która dostaje dość szybko ale nie o tym chciałem powiedzieć część z Państwa cieszy się, że ta konkurencja sprawi że Peugeoty, Volkswageny, Audi, BM-ki będą robione staranniej i że będą tańsze. Ja też uważam, że to jest bardzo zdrowa sprawa, że jest taka konkurencja. Część z Państwa trochę mam wrażenie, jest oburzona tym, że dotykanie jakichkolwiek produktów z Chin jest jakby niegodne, tak? Że prawa człowieka, że to wszystko, co tam się dzieje i działo przez ostatnie lata, że to wszystko powinno nas skłonić do jakiejś refleksji. Powinniśmy te produkty wszystkie bojkotować, tak? To, to oczywiście jest to jakieś rozwiązanie, tylko że nie wiem, czy dobre. Bo te samochody tak czy inaczej są <grych> i te samochody tak czy inaczej zaczynają znajdować kupców. A ja jestem niestety tylko skromnym dziennikarzem motoryzacyjnym, który jest w stanie Państwu powiedzieć, czy to jest fajne auto, czy nie. Jakby tego się trzymajmy. Zapraszam w takim razie na spotkanie z Honji EHC9. Macham oczami, bo ja, mam, no ja cały czas problem z zapamiętaniem tych nazw. Dobra, przyjrzyjmy się tej konstrukcji najpierw z bliska. To zróbmy teraz może tak, że popatrzymy sobie chwilę na ten samochód z każdej strony, powolutku, a ja Państwu opowiem o specyfikacji. Honzi EHS9 dostępne jest w Polsce w oficjalnej dystrybucji. Za sprawą niezależnego importera w trzech wersjach: Business, Executive i w wersji Prezydent. To jest wersja prezydencka, sześcioosobowa. Każdy z tych samochodów, niezależnie od wersji, ma ponad 5 metrów i 20 długości. Masa własna 2600 kg waży najlżejszy i najtańszy. Ponad 2700 waży taki jak ten. Czym te samochody się różnią? Przede wszystkim ceną. Najtańsze honzi wyglądające z zewnątrz dokładnie tak samo jak ten egzemplarz. Kupimy za 350 tysięcy zł. Będzie to wersja biznes. Ona ma dwa silniki elektryczne, jeden z przodu, drugi z tyłu, bo tutaj oczywiście mamy napęd na cztery koła. Łączna moc 435 koni, zasięg niecałe 400 km. Maksymalny prąd ładowania to jest 140 kW. I to jest ta najtańsza wersja. Ona nawet będzie na identycznych felgach, na identycznych oponach. Co mamy dalej? Dalej mamy wersję również siedmioosobową, która nazywa się Executive. I to jest wersja, która ma dwa silniki. Owszem, tylko że ten z tyłu jest mocniejszy. Łączna moc to już jest 550 KONI i zasięg deklarowany nieco większy, bo około 460 KM. Od razu powiem Państwu, jaki jest z tym zasięgiem. Taka temperatura jak w tym momencie, czyli okolice. Minus 5, minus 10 w nocy minus 15 to jest 300 km pod warunkiem, że się nigdzie nie śpieszymy. Realnie podejrzewam, że będzie to jeszcze trochę mniej. Taki urok elektryków i po prostu jakby nic, na to, nic na to nie poradzimy. To jest wersja Prezydent. Wersja sześcioosobowa, najdroższa. Auto kosztuje 450 tysięcy złotych, przyspiesza od 0 do setki w niecałe 5 sekund. Ma akumulator netto 90 kWh i też przyjmuje ładowanie prądem 140 kW i też zasięg jest 400, powiedzmy 50 km w absolutnie optymalnych warunkach, przede wszystkim pogodowych no i też pod warunkiem, że nie jedziemy tym zbyt szybko. Realne zużycie prądu, tak jak ja sobie nim jeżdżę, no i jest minus 5 w tym momencie to jest około 30 nawet trochę ponad 30 kW na każde 100 km, więc no, na pewno jest to więcej niż dacia Niż dacia Spring. Tak to wygląda. Miejmy z głowy to, co ostatnio wydaje się dość oczywiste w przypadku samochodów z Chin, czy auto jest ocynkowane? Tutaj tego lakieru jest trochę grubiej, bo to jest prawdopodobnie jakaś, no, jakaś dodatkowa warstwa lakieru. Dach jest ocynkowany, błotniki z tyłu. Też są ocynkowane. Tego lakieru jest nawet dość, dość grubo. Auto jest, proszę Państwa, wykonane z ocynkowanej blachy. Jest całe ocynkowane i to jest akurat bardzo dobra, bardzo dobra informacja. Jak jest złożone i jak jest polakierowane. Obejrzałem je bardzo dokładnie. Powiedzmy, że tutaj na łączeniach plastikowych elementów zblaszonymi można by było łapać milimetry, czyli tutaj na przykład mamy jakiś milimetr niedoskonałości, tutaj też mamy jakiś milimetr niedoskonałości, tutaj też to są milimetry. Natomiast to, do czego nie jestem się w stanie przyczepić, to jest to, jak ten samochód jest polakierowany. Moim zdaniem, jest polakierowany naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Nie ma tutaj żadnych wtrąceń. Barwa jest jednolita i to jest naprawdę dobra robota. A wygląda to tak. Czy to się Państwu podoba? Pewnie tym, którym podoba się BMW i X, to się trochę podoba. Tym, którym podoba się mercedes eqs to się pewnie trochę mniej podoba. No ta stylizacja jest dość, powiedziałbym, z przodu taka awangardowa, jeżeli chodzi o stylizację z tyłu, no, również chociaż najmniej o tak. Opony koreańskie Hankoki 21 cali, zawieszenie pneumatyczne. To pneumatyczne zawieszenie jest um, standardem dla wersji Prezydent, czyli tej wersji sześcioosobowej, czyli tej wersji za 450 tysięcy złotych. I zanim zajrzę do bagażnika, o jeszcze jednej rzeczy ważnej chciałbym Państwu powiedzieć, bo rozmawiałem z ludźmi, którzy te samochody już serwisują, bo kilka sztuk sprzedali w Polsce. Byli na różnych szkoleniach, rozbierali te auta już, uczyli się jak do nich podejść. I mówili, że tu jest połowa samochodu, znaczy też proszę się nie przywiązywać do, tego, do tej połowy, że spora część tego samochodu zrobiona jest z europejskich podzespołów. Że chodzi, zamawia w Europie, w Niemczech, Elementy zawieszenia, lampy, światła, całą tę technologię związaną z oświetleniem, ale też pneumatyczne zawieszenie jest e, chyba niemal identyczne jak to, które dostarczane jest na przykład do, już nie pamiętam czy chodziło o BMW, Range Rovera czy Mercedesa, ale do którejś z tych renomowanych marek, po prostu pochodzi to, jest to podzespół z Europy, którego jeszcze Chińczycy chyba nie potrafią albo nie chcą e, kopiować, więc na razie korzystają ze sprawdzonych elementów, no, zwłaszcza w tym segmencie premium, wpadki jakościowe. Oznaczają bardzo często koniec całej marki, więc gdyby się okazało, że te Honzi siadałyby na przykład po pół roku i wyglądałyby jak pies, który defekuje, no to myślę, że po prostu byśmy tego nie chcieli w dzisiejszych czasach. Taka informacja lotem błyskawicy obiega media społecznościowe, że coś się regularnie sypie, więc tutaj postawiono na sprawdzone elementy. Jak wygląda bagażnik? Hondzi. Hondzi. Jak wygląda bagażnik? W wersji sześcioosobowej bądź siedmiosobowej ten bagażnik wygląda skromnie, dlatego że to są jednak tylko 5, metr, 5, 5 metrów i 20 centymetrów. Tu jest <ścoughs> schowek importera. Tu jest coś, co z przyjemnością Państwu pokażę, bo używam tego od pewnego czasu. Dostałem to na testy, ale zostanie u mnie. To jest, proszę Państwa, ładowarka. Ale ładowarka, o której Państwu opowiem, tam powiedzmy, jakąś minutę poświęcę przy okazji testu jakiegoś samochodu elektrycznego. To jest zaprojektowane w Polsce. To jest Green Cell i to jest cała ładowarka. Tutaj podłączamy do gniazda siłowego, to wkładamy do samochodu. Nic nie musimy na ścianie wiercić. W moim przypadku sprawdza się to bardzo. I teraz, tak, te wszystkie mechanizmy tutaj to wszystko działa tak, jak powinno. Błynnie, bez żadnego problemu. Soft close. Już w specyfikacji producent jasno deklaruje, z czego wykonane są poszczególne elementy tapicerki. To znaczy w wersji Business i Executive, czyli tej za 350 i za 400 tysięcy złotych, mamy Alcantara i PVC czyli luchlorek, czyli lepszej bądź gorszej jakości, ale tworzywo sztuczne. Tutaj jest NAPPA. Co to jest NAPPA? To jest wysokiej jakości skóra. I no, prawie wszystko powinno być faktycznie obite skórą. Tutaj też jakbyśmy zaczęli łapać milimetry, to byśmy, myślę, mieli parę drobnych zastrzeżeń. Ale to jest fajnie uszyte i są też bardzo wygodne te fotele. I też proszę zobaczyć, jak one są wykończone. No tak, robi to wrażenie. Czy jest rozgwieżdżone niebo, ktoś spyta. Nie ma. Ale mamy tutaj drewniane wstawki i mamy nazwę producenta. I ta nazwa producenta, proszę Państwa, ona pojawia się w wielu różnych miejscach. Pojawia się na przykład tutaj. I pojawia się na przykład tutaj. I rozmawiałem o tym z ludźmi z Hondry Polska i oni mówią: Spokojnie, za jakiś czas będziemy to wszystko wymieniać. Bo już, że tak powiem, producent został poinformowany o tym, że to nie może w Europie tak wyglądać. I już są na to gotowi. Prawdopodobnie niedługo tutaj będzie coś, dlatego że tutaj też ten system audio, który jest. On się składa z iluś tam głośników, ale to nie jest taki system audio, który jest satysfakcjonujący, jeżeli chodzi o brzmienie przede wszystkim, więc też będą tutaj wkładać coś dobrego. Podejrzewam, że trwają rozpaczliwe próby znalezienia jakiejś firmy z branży automotive, która da tutaj swoje logo i będzie tutaj jakiś Harman Kardon, czy Bose, czy cokolwiek innego. To gra kiepsko, tak? System audio w tym samochodzie jest kiepski. No i to jest wszystko podświetlane. To niedługo ma być zastąpione. Po prostu logotypami z napisem chodzi, ale tak z takim zapisem po europejsku. Boczak. Fajnie zrobione, to wszystko jest takie mięsiste i naprawdę nie żałowali tutaj materiałów, których no nawet w segmencie premium poza takimi markami brytyjskimi już naprawdę bardzo. bardzo no Nie widziałem takich aluminiowych klamek dość dawno. Fajne, mięsiste, miękkie, nieidealne. Nie jest to jak z wtryskarki za każdym razem identyczne. Mam wrażenie, że oni tutaj, jeżeli chodzi o szycie tapicerki, jeszcze się troszeczkę muszą tego wszystkiego douczyć, Ale to głównie po to, żeby taka morda jak ja, jakby nie miała zastrzeżeń. I tutaj sobie możemy otworzyć jeszcze przód, o, jak w Hehe. <słuch> A jeszcze przez pewien czas będzie bawiło. Nie? Otwiera się maska takiego potężnego samochodu, a tu nic. To nic do tego stopnia, że tu nawet nie ma schowka. To jest śmieszne. Znaczy, to, czego nie widać i to, czego się zazwyczaj nie dotyka, no bo tutaj nie ma sensu grzebać, ne, chyba żeby dodać płyn do, do spyskiwaczy. No to jest jedyna rzecz. Cała reszta to są takie zaślepki. I powiem Państwu, że to już nie jest wysokiej jakości tworzywo. To już jest takie niskiej jakości tworzywo, kiepsko spasowane. O, to z tym nam się kojarzy chińska motoryzacja. Zostającymi plastikami, które już pod wpływem na przykład temperatury się trochę odkształciły, te wszystkie spinki, mam wrażenie, że one są jednorazowe, że się połamią, przy pierwszym kontakcie. O dobrze. Siłownik jest. Na szczęście, w tych, e, ale nie, i też w tych e, miejscach, których zazwyczaj się nie ogląda, a to jest polakierowane gorzej, nie jest wykończony ten lakier. Nie ma tutaj żadnych, no nawet są jakieś takie delikatne. O, tutaj jest. E, jest tam pod lakierem, jakiś paproch metalowy. Aha. Trzeba było nie otwierać. Ach. Dało się. Heh, proszę zobaczyć. Aluminium. 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 Podoba mi się to, jak to wnętrze jest zrobione i z czego jest zrobione. To wszystko wygląda na... Porządne materiały, spasowanie, żadnych zastrzeżeń. Wszystko, czego dotykamy, wszystko, z czym mamy kontakt, i wszystko, na co patrzymy, również siedząc z tyłu, jest zrobione nienagannie, bez skaz. To, że to są, to jest prawdopodobnie no, zgodnie z deklaracją, jest to naturalna skóra, więc ona oczywiście za każdym razem będzie się troszeczkę inaczej układała, i to jest naturalny materiał. Ale tak, to jest aluminium, to jest aluminium, to jest aluminium. To jest aluminium i to też jest aluminium, więc tutaj takich no, naprawdę fajnych materiałów w tej kabinie nie brakuje. Kierownica jest w porządku, są bardzo fajne, bardzo wygodne roleczki do robienia ciszej, głośniej do obsługi komputera pokładowego. Mamy tutaj trzy ekrany w wersji... Pierwszej i w drugiej wersji w cenniku, czyli tej za 3,5 i za stówy, są tylko dwa ekrany. Tutaj jest jeszcze trzeci, na którym pasażer może sobie coś tam na przykład ze Stika włączyć. Tak jak wspomniałem, nagłośnienie tutaj jest chyba największą wadą tego samochodu. Znaczy słychać, tak, i gra, natomiast słychać, że nie jest to coś, co zostało dotknięte uchem dobrego akustyka. Teraz to, co dość ważne i dość istotne, Mamy tutaj też bardzo fajnie wykończony tunel środkowy. To jest taka ciekawostka, proszę zobaczyć, bo to są. To jest kluczyk w ogóle od niego. Taki zwykły. Tutaj są uchwyty na kubki, i jak sadzimy tutaj. Nie mam akurat żadnej butelki, ale możemy tutaj wsadzić nawet taką wysoką butelkę, dlatego że. To może być głębiej, i w ten sposób sobie to. Podnosimy. Taka ciekawostka. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj ekran, który służy nam do który służy nam do ustawień klimatyzacji oraz włączania i wyłączania samochodu. Jak to naciśniemy, to jest to, czego wam Jimmy brakowało, no to ekran się po prostu wyłącza i cały samochód gaśnie i można sobie wyjść, nie trzeba go zamykać. Natomiast jak to naciśniemy, to w drugą stronę, ale też nie musimy, dlatego że, jak wsiadamy do niego, no to jakby ten ekran, to wszystko uruchamia się na samym początku. Wystarczy nacisnąć hamulec, żeby pojawił się napis Ready. Można wybrać kierunek jazdy i jechać. Wracając do tego, mamy tu oczywiście podgrzewanie tylnej szyby, podgrzewanie przedniej, podgrzewanie kierownicy. Super. Tu mamy bardzo fajną rzecz. Mianowicie to są masaże. I powiem Państwu, że jeszcze nie spotkałem się z samochodem, w którym te masaże byłyby takie silne. że znaczy, to naprawdę czuję, jakby mi ktoś łokieć wbijał w... Naprawdę czuć ten masaż. No to nie jest takie, że tam gdzieś tam czujemy, że ten fotel, tylko tak jest naprawdę, jest naprawdę fajny. Ustawienia foteli. Tu mi się jedna rzecz spodobała. Proszę zobaczyć. Tutaj są predefiniowane ustawienia w zależności od tego, z kim jedziemy albo co robimy. Więc jeżeli jedziemy jako baby, czyli wjeziemy dzieci, no to mamy tutaj automatycznie trochę wyższą temperaturę ustawioną, ale też niezbyt głośny nawiew. Jeżeli na, na, naciśniemy smoke, automatycznie uchylają nam się dach i szyba kierowcy. Jak sobie to naciśniemy z powrotem, odciśniemy, to to się wszystko... Pozamyka. To mnie zaciekawiło. Do czego może służyć przycisk, który jest podpisany rytuał? Chodzi tutaj o powitanie. Znaczy, jak mamy, to, jak mamy to wyłączone, to jest tak. Natomiast, jak to włączymy, to za każdym razem, jak podchodzimy do samochodu, to on będzie do nas mrugał. Mamy tutaj pneumatykę. Jak tą pneumatykę możemy sobie ustawić, nie jest to dość nie jest to przesadnie, przesadnie rozbudowane. Mamy tutaj. O, proszę bardzo, i mamy do wyboru tak naprawdę kilka sposobów, również na układ kierowniczy, na ustawienie układu kierowniczego, na ustawienie zawieszenia. Możemy sobie to ustawić, możemy sobie to jakoś predefiniować, mamy wersję offroadową, on się nam teraz trochę podniesie, mamy wersję komfort, którą lubię najbardziej. To zawieszenie, ta pneumatyka, pochodzi podobno od renomowanego europejskiego producenta, jest fantastyczna. Ale to o tym wszystkim opowiem Państwu już, jak się tym samochodem przejedziemy. Myślę, to jest jeszcze jedna głupia rzecz. Dali tyle tych ekranów, ale mieli mało treści. Tutaj ewidentnie tej treści jest mało na tych ekranach, więc dali przy aktualnej dacie informację, jaki mamy aktualnie znak Zodiaku. No, szkoda, że horoskopu jeszcze nie ma. Nie ma wyświetlacza przeziernego, mimo że to ta najdroższa wersja. Trochę szkoda. Powiem Państwu bez bicia. To jest wysoka jakość. To jest wysoka jakość wykonania, to jest wysoka jakość wykończenia. To jest naprawdę fajnie zrobiony samochód i też nie ma tutaj. Żadnych większych fakapów, jeżeli chodzi o obsługę. Powiedziałbym, że ta obsługa jest dość intuicyjna. To znaczy, jak odebrałem to auto, poprosiłem, żeby nic do mnie nie mówić, nic mi nie tłumaczyć. Wszystko sam chcę, sam chcę, sam chcę. Bez żadnego problemu rozkułem. Myślę, że wszystko to, co było mi potrzebne, żeby tym samochodem dojechać do domu. No i potem zacząłem nim jeździć. Też tutaj, jakby nie napotykam na żadne problemy. Wszystko, co chcę sobie włączyć, włączam sobie. I jestem zadowolony z tego, jak rozwiązana jest ergonomia tego auta. Czyli to, że zostało to zaprojektowane w taki sposób żeby się z tego wygodnie, wygodnie korzystało. Dobrze. Wygodnie się korzysta, przyjemnie się dotyka. Zero jakichkolwiek nieprzyjemnych zapachów. Absolutne zero. Może taki delikatny, skórzany, ale mniej niż Volvo na przykład. A jak się tym jeździ? Trzeba było zostać w czapce. No nic. Trzeba będzie to jakoś przeboleć. Opowiem Państwu teraz szybko, jak ten samochód jeździ. Ale zanim. E to był centralny zamek, natomiast drzwi mają chowane klamki i te klamki schowały się tak cichusieńko. Jeździłem teraz przez tydzień, mieliśmy w redakcji Mercedesa E 220 diesel, swoją drogą fantastyczny silnik, świetny napęd, bardzo wygodne auto, chociaż bez pneumatyki. I tam w tej najnowszej E-klasie również są chowane klamki i za każdym razem jak te cholerne klamki się z... chowają, to robię jakieś takie gwałtowne ruchy dookoła, bo myślałem, że o coś zahaczyłem i w coś walnąłem, albo ktoś walnął we mnie. Po prostu głośny łomot. Natomiast tutaj, tak samo w Ojachu, było te klameczki, chowają się równie cicho jak w Land Roverze, Range Roverze. Nie, nie mamy wątpliwości, chyba nikt nie ma, że Chińczycy stosują, tak jak wcześniej robili to Japończycy, później Koreańczycy, inżynierię wsteczną, czyli kupują samochody renomowanych producentów, rozbierają je na części i uczą się, patrzą jak to wszystko można skopiować prawdopodobnie również patrzą co mogliby poprawić gdzie można by to było wszystko jakoś udoskonalić i tutaj ten przykład klamek zwykłych klamek, które się chowają jasno pokazuje, że, że potrafią to zrobić dobrze jak się jeździ Honji? jeździ się wspaniale jeżeli chodzi o pneumatyczne zawieszenie, to jest ta najdroższa wersja. Ona ma pneumatykę. Nie wiem, jak jeździ samochód za 350 albo za 400 tysięcy. Tam jest zwykłe zawieszenie. Tutaj ta pneumatyka naprawdę robi robotę. To jest auto bardzo stabilne, to jest auto bardzo fajnie reserowane. No i oczywiście, że będę szukał jakiegoś porównania, jakiegoś podobieństwa do czegoś. I myślę, że najbliżej mu, najbliżej tej konstrukcji, do. Range Rovera, na przykład do, do Range Rovera Sporta, który ma podobne wymiary, ale też jest takim bardzo charakternym samochodem, nie tak wygodnym, ultrakomfortowym jak Mercedes, gdzie pneumatyka ostatnio w najnowszej S-klasie czy w EQS-ie naprawdę zamienia samochód w taką latającą chmurkę. W range'u jest dużo lepszy kontakt z drogą, jest mniej odseparowania i to wszystko jest jakieś takie bardziej wyczuwalne dla kierowcy, sprawiające ogrom przyjemności nie tylko z komfortu, który jest na bardzo wysokim poziomie, ale też na, ta, ta przyjemność wynika z kontaktu z tym samochodem. I tutaj to zawieszenie jest bardzo podobne do tego, które jest w Range Roverze. Więc jeżeli w Range'u myślą o tym, żeby zrobić elektrycznego sporta na przykład, to już niech nie robią, bo już ktoś zrobił. Jeździ to super. Jeździ to naprawdę lepiej niż przyzwoicie. Jeżeli chodzi o te układy, które nas tutaj pilnują i wspomagają, to właśnie przed chwileczką aktywnił się jeden odpowiedzialny za niezamierzone przekroczenie linii. To jest ogromny i gigantyczny samochód. W nim naprawdę bardzo łatwo przekroczyć linię, zwłaszcza teraz, kiedy śnieg został ledwo odgarnięty i z prawej strony mamy krawężnik. Tu mamy 21-calowe koła, jakie rozwalę to laweta. No i w związku z tym trzymam, trzymam się bliżej osi jezni tak długo jak mogę, dopóki nie jedzie coś naprzeciwka. I dopóki tej osi jezni nie przekraczam, powiedzmy, że tak do 5 cm, to jest spoko, ale w momencie, kiedy zaczynam ją przekraczać, to interwencja ogranicza się tylko i wyłącznie do tego dźwięku. Czyli to jest po prostu kilka takich płyn, pym, plum, 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 i tyle. Ale też z jakiegoś powodu, tak jak teraz jadę środkiem, jadę po prostu środkiem. I nic nie reaguje, jest wszystko OK. Więc mimo, że system jest, mimo że system jest włączony, więc jest to zestrojone raczej dobrze. Jest, da się tutaj zauważyć, że nie ma fizycznego połączenia pomiędzy osią z przodu i osią z tyłu. Z tyłu mamy trochę mocniejszy silnik, z przodu mamy trochę słabszy silnik. No i tutaj brakuje tego kłatro gdzieś po środku które by tę moc jakoś starało się okiełznać. No tutaj ta moc nie jest tak do końca okiełznana i jak mamy nierówną nawierzchnię albo śliską nawierzchnię i wciśniemy gaz do dechy, no to interweniuje kontrola trakcji, dlatego że tak czujemy, że to po prostu jest... A tutaj powiedzmy, że wyjadę sobie na środek, zatrzymam i zrobimy start, GoPro gra. gra. I on zaczyna tracić kontakt z nawierzchnią gdzieś w okolicach 70 km na godzinę. No ale też jest ślisko, tak? Zrobiłem sobie parę takich prób szybkiego przyspieszenia, włączenia się do ruchu, tak powiedzmy od 0 do 120. Okej, okay, pogoda nie jest jakoś taka specjalnie zachęcająca do tego, żeby jechać z większą prędkością. Ale powiem Państwu, że ten samochód wcale... Hmm, nie zyskuje w momencie, kiedy często i chętnie i mocno wciskamy pedał gazu. To znaczy, jak jedziemy sobie tym w miarę spokojnie, jest ok. Jak jedziemy z stałą prędkością, jest ok. Natomiast chyba tak nie do końca jest ok w momencie, kiedy wykorzystujemy potencjał tego samochodu i chcemy go wykorzystywać szybko, mocno i często. Dlatego, że wspominałem o tym, że to jest samochód z dwiema oddzielnie napędzanymi osiami, ale też mam wrażenie, że oprogramowanie tej pneumatyki i ten komputer, który tutaj jest i zawiaduje tym zawieszeniem, mam wrażenie, że on też nie do końca nadąża za tym wszystkim, co się dzieje. I rozpędziłem ten samochód parę razy od 0 do 120 na godzinę w taki bardzo dynamiczny sposób. I powiem Państwu, że to nie jest przyjemne. To znaczy, przy tej prędkości tak powyżej 80-90 na godzinę, podczas przyspieszania Przestaje się czuć pewnie i przestaje mieć taką pewność, że ten samochód zachowuje się w sposób kontrolowany. To oczywiście może być tylko i wyłącznie moje złudzenie i też absolutnie nie próbuję Państwu powiedzieć, że ten samochód źle się prowadzi, jak jedziemy z prędkością 80 czy 90 na godzinę. Absolutnie nie. Jedziemy sobie 140 autostradą, jest wszystko super, jest bajka. Problemem jest nabieranie prędkości, problemem jest właśnie ta chęć uzyskania jak najszybciej wysokiej prędkości. No to tutaj jakby mam trochę zastrzeżenia powiedzmy do kultury pracy zawieszenia i tego w jaki sposób ten napęd na, 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 na te obydwie osie trafia, tak? Malutkie zastrzeżenie, ale jest. Akumulator jest naładowany w 30% zasięg około 80 km, 84 km pokazuje, pokazuje wyświetlacz i też jeszcze takie małe uzupełnienie a propos MG tego pomarańczowego, który był jakiś czas temu tydzień temu chyba czy półtora tygodnia temu, no to tamten samochód zostawiony na noc, nie podłączony do ładowarki, może nas bardzo zdziwić rano, czyli ten zasięg po prostu spada i to spada w taki wyraźny sposób. To nie ja mam gdzie podłączyć do ładowarki, więc ja pilnowałem tego zasięgu, ale kolega, który mieszka w bloku bardzo bardzo się zdziwił rano, bo odstawiał samochód z zasięgiem, który umożliwiał mu spokojne załatwienie tego, co chciał załatwić, plus oddanie auta do MG. No i potem okazało się, że jest bardzo cienko, nawet już tylko z tym oddaniem, bo zasięg po prostu w nocy wyparował, bo była mroźna noc. Ja wiem, co państwu teraz przychodzi do głowy. Jaki jest sens kupowania takiego wielkiego samochodu dla sześciu osób, który w wersji z 3-litrowym silnikiem diesla, tak jak Range na przykład. Jest autem idealnym, wręcz stworzonym do tego, by wsiąść i cztery godziny później być, czy trzy godziny później być we Wrocławiu albo 10 czy 12 godzin później być nad Adriatykiem, czy gdziekolwiek indziej. To są samochody z założenia, które powinny służyć do długich, wygodnych podróży. Natomiast tak się jakoś stało, że te elektryczne suwy, również w takim rozmiarze powiedzmy XXL, też są na rynku i jakoś cieszą się zainteresowaniem. Być może kiedyś ta infrastruktura drogowa będzie, jeżeli chodzi o ładowarki, będzie lepsza, natomiast nie zmienia to faktu, że ja jak będę za chwilę jechał z córką na ferie i prawdopodobnie pojedziemy sobie w okolice Białowieży, na pewno nie wezmę żadnego elektryka, dlatego że popsuje mi to wyjazd całkowicie, mimo że z Warszawy do Białowieży to jest jakieś 200 km, pewnie chyba nawet nie całe, ale naprawdę, jeżeli będziemy chci 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 chcieli się tam trochę pokręcić i jeszcze temperatury takie jak teraz, no nie będę, no po prostu nie zmarnuję, nie zmarnuję sobie wyjazdu Żadnym elektrykiem. Zabiorę po prostu to, co będę miał, ale na pewno spalinowego. Szkoda, że te samochody jeszcze nie nadają się do tego, żeby nimi podróżować. Można nimi jeździć co najwyżej po mieście, ewentualnie pod miastem. Zwłaszcza zimą, kiedy ten zasięg naprawdę jest naprawdę jest malutki. Co to jest 300 km. Doceniam tę konstrukcję. Doceniam, że to jest zrobione dobrze. Bardzo się cieszę, że chińskie samochody elektryczne są tak dobre. Wiedzą Państwo dlaczego? Dlatego, że te europejskie po pierwsze są za drogie, a po drugie od 2035 roku w Unii Europejskiej ma nie być samochodów spalinowych, nie będzie ich można rejestrować. To się ma wydarzyć. Moim zdaniem jest bardzo duża szansa na to, że dzięki temu, że te chińskie produkty są takie dobre, a te europejskie w porównaniu z, z nimi odstają. Więc jest duża szansa na to, że Europa wycofa się z przymusowej elektryfikacji i stanie się to pośrednio dzięki chińskim samochodom, które no, po prostu mogą zdemolować europejski przemysł motoryzacyjny. Zdemolować. I za jakiś czas dojdziemy do wniosku, że spoko przez te powiedzmy w roku 2030, na przykład Unia Europejska dojdzie do wniosku, że posłuchajcie. Europejczycy spisaliście się doskonale. Kupiliście tyle tych samochodów elektrycznych, marźniecie w nich, ale emisja CO2 wzięta z sufitu, przełożona na jakiś inny sufit, jest teraz tak niska, że już nie musimy się niczym martwić. Możecie spokojnie sobie kupować te samochody. Diesle, benzyny, co tam chcecie. Nie ma żadnego problemu. Tak będzie, coś mi się wydaje. I to właśnie dzięki tym autom. Dzięki temu, że one są takie fajne, że one są takie dobre. O Marce chodzi, ja państwu opowiadałem, ja to pamiętam i to opowiadałem państwu kilkanaście lat temu, dlatego że ten samochód, nie ten samochód, ale ich limuzyna, pojawiła się kiedyś i ona była stylizowana trochę na takie auta z lat 50., 60., wrzucę to gdzieś na przebitce, żeby państwo zobaczyli, jak to wyglądało. Honji, czy Honji, znaczy czerwona flaga. I jeżeli kogoś martwi na przykład to, że chiński rząd inwestuje Chiński przemysł motoryzacyjny i jest udziałowcem na przykład firm takich jak NIO, to w tym wypadku nie trzeba się tym martwić, dlatego że chiński rząd jest stuprocentowym właścicielem marki Honji i koncernu, który ma w swoim portfolio kilkanaście, czy tam pewnie nawet kilkadziesiąt różnych marek. Ta była kiedyś od dostarczania samochodów na potrzeby rządu i instytucji państwowych. Była to marka, która. Produkowała auta wyłącznie jakby na potrzeby urzędników wysokiego szczebla. Więc nie jest to marka, która pojawiła się i została wymyślona 2 czy 3 lata temu. Wręcz przeciwnie, cała firma produkująca samochody to były na początku licencje, mniej lub bardziej licencje. To były, lata już, to były lata już 50. ubiegłego wieku, i oni wtedy zaczęli robić, e, robić samochody. Natomiast w dalszym ciągu nie jest to spółka prywatna, nie jest to spółka akcyjna, nie ma tutaj jednego właściciela. Tym właścicielem są wszyscy Chińczycy, dlatego że jest to, jest to po prostu spółka państwowa. Też jest tak, że. Ja Państwu już o tym opowiadałem, że są takie samochody. Jak URF tak było ostatnio tego dobrym przykładem, które dają mi do zrozumienia, że słuchaj, nie jesteś gotowy na to, żeby wciskać pełną moc. Nie potrafisz. Nie znasz się, nie nadajesz się, jesteś kiepski. Uwielbiam takie samochody, które w ten sposób mnie traktują, które pokazują mi jasno, że granice są dla mnie niedostępne, pewne. Natomiast ten samochód przemawia do mnie w trochę inny sposób. To znaczy, nie jedź jak pajac, nie jedź szybko, nawet tego nie próbuj. Ani ty tego nie potrafisz, ani ja tego nie potrafię. I tym zakończymy dzisiejszy program. Pięknie Państwu dziękuję. No i cóż, do zobaczenia już jutro.